Już się ludzie zbierają, moi drodzy. Obiecałam, że wam coś nakręcę. I oczywiście stoję daleko od centrum. Za chwilę ruszę do pracy, do pubu, więc ponagrywam, co tam się po drodze dzieje. Do parady jeszcze gdzieś z pół godziny zostało, 40 minut. Nie wiem nawet, o której dokładnie rusza. No ale cieszę się, że znalazłam miejsce do zaparkowania. Zobaczymy, co to się będzie działo. To znaczy, ja wiem, co się będzie działo, ale nie wiem, ile wam będę mogła nagrać, moi drodzy. Zobaczymy. Tam już rozgrzewają bębny. No to będzie wszystko oczywiście z muzyką. Na każdym wozie będzie jakaś inna muzyka, bo to ludzie i idą, i jadą na wozach, i tańczą. No wiecie, zabawa. Karnawał to karnawał. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego w czerwcu muszę o tym poczytać. Ćwiczenia. O, takie wozy będą jechać. Już się wszystko zbiera. Zobaczcie, jaki autobus stoi. A w ogóle to właśnie też zaczął padać. Dobra, lecę do pracy. Moi drodzy, zaczęło padać, kochani moi, po prostu ludzie czekają na paradę. A tu proszę bardzo, chmura jakaś przyszła. Przed chwilą było słońce, upał, ja się gotowałam, po czym przyszła jakaś chmura, zaczęło padać. Wszyscy się chowają. No wiecie, jak to jest. Parada, no to ludzie na paradzie nie będą się chować na tych wozach, bo mają stanowić ozdobę tej parady, więc nie wiem, ale Anglicy są tak uodpornieni na te zmiany pogodowe. No tak to wygląda i tędy właśnie będzie ta parada szła. Postaram się wam coś jeszcze nakręcić. No widzicie, taki to festyn, karnawał angielski. Popadało, popadało, przestało już po paradzie. Tak to wygląda. I pełno ludzi w pubie. Hej! Jakie skupienie u Barka. Co ten Jasiek ma? Co Jasiek ma? Niczko, co ty masz? Kenwood. Kenwooda masz? No co ty? A to chyba na lody. A ja nie wiem. A to jest twoja paczka, nie moja. A co to? Baruśka, co? Profesjonalne odpakowywanie paczki. I on czeka na pudełko. Pokaż, co to jest. I co będziesz robił z tym? A ja to będę pierwszy raz w życiu coś takiego, to nie wiem, do czego to będę, ale piszą tutaj, że to jest na ice cream, frozen, o, jogurty mrożone. No. No. Zobaczymy, wypróbujemy. Wszyscy robią lody z tych maszynek, to będziemy robić i my, bez cukru. Domowe lody, bo my lubimy łasuchować z bitą śmietaną, z truskawkami. To jeszcze będziemy kombinować z lodami.
Ja to ogarnę. Co ty masz, Baruśko? Co masz? Masz świnkę Malinkę? A, to tak zapakowane. A tu jest śniadanie, Jeniczka. No. Poczekaj, Baruś. No to on to, jak mu dasz, to on to roz... Ja mam nadzieję, że to będzie działać, bo jak on rozwali to pudełko... No, no tak, już mu dałeś. Super. Marek, zostaw! Ja bardzo przepraszam, ale wiesz co wyslali? Oni wyslali užitý prezent. Czemu? Co? Nie, no to są jakieś jaja, co to jest? A ja nie wiem. Takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałam. Tu jest coś przyklejone. No, gdyż już próbował przede mną. Ty, no ale to są jakieś żarty, bo no. Jak żyję 52 lata, to czegoś takiego nie widziałam. Co? Nie, no to jest po prostu... No dobra. To nie było drogie. Zobaczymy, co nam odpiszą. Nie, no po prostu... To w ogóle, to wygląda, to jest, wiesz, to nawet zapach jest taki, wiesz, chemiczny jeszcze. Wiesz, o co chodzi? Co to za glut jest? Bo... Widzicie ten wzrok? Ale nie zgadniecie, o co chodzi. Jan. Powiedz ludziom, co się wczoraj wydarzyło. I pokaż, i zadecyduj, co dalej z tym. Wytłumacz. No, był jsem na tym karnywalu. No i strzelałem tam. Fajnie strzelałem i chciałem Baruszowi zrobić radość. Takie większe jebadelko miałem, nie? No. Plusz, nie, bo ludzie no, nie wiedzą. Aha. No to nie, takiego, do takiego tak... Czesia, bo wiecie, Czesio to leży tutaj. Kto wie, to wie, co i kto jest Czesio. O, to jest Czesio. A dlaczego się tak nazywa, to się sami domyślcie. No. No. I tak, chciałeś... tak mi się udało wystrzelać, ale nie takiego, dużego, coś takiego malutkiego. Pokaż tu na tle ściany, bo to jest, bo się zlewasz. Co to jest w ogóle? Ludzie nie widzą. No nie wiem, co to pokaż jest. Pokaż ja tutaj na... O, to jest coś... Piesek? Pantera? W każdym razie, słuchajcie, ja to przed chwilą wyjęłam z auta, bo wczoraj żeśmy bardzo późno wracali, dzisiaj jest niedziela, tak w ogóle. Witajcie, kochani ludzie, w nowym filmie. Chyba nietypowo zaczynamy, nie wiem, czy coś jeszcze wrzuciłam wcześniej przed tym nagraniem, czy nie. Chyba jakieś tam urywki z karnawału, z tego naszego, z tej imprezy, ale to nie, to wrzucę wam po tym klipie. To załóżmy, że to będzie otwarcie nowego filmiku, bo się pogubiłam. No i właśnie to znalazłam i zobaczcie, Barka wzrok. Barek zwariował, jak zobaczył. Zresztą ja się zastanawiam, to jest chyba jakaś pantera czarna, co? Jak ty myślisz? Dobra, powiedz ludziom, jak było wczoraj w pubie. Co tam widziałeś, co przeżyłeś, co piłeś? No, piłem tylko piwo, ja tylko piwo, nie. Kawę ci jeszcze robiłam. A, kawkę, no. Tak. A fajnie było, fajna zabawa. Bawili się dobrze. No, trochę się wypiło. Trochę ludzi było, co? No, ludzi było, Jezus Maria. Calutki no. Pub. No, napchane to było aż. No, ale tak fajnie, milo, no, zaraz zmiana, no. No, a pokaż teraz te kubki tutaj, co przynieśliśmy. Bo ja nie nagrywałam, nie pokazywałam, zademonstruj. Bo było piwo polewane w plastiki, bo ludzie wychodzili na ulicę. I zobaczcie, jak to działa. Weź niżej, bo nie widać. Można sobie nalać i jedna osoba może przynieść tyle piwa. To się tak zakłada, jeden na drugi i zobaczcie, jak fajnie można nosić. Super, nie? Pomysł. No ja no. Pomijam to, jak piwo smakuje z plastiku, tu, nie? I tutaj do środka od razu gula, jo? No tak, pod warunkiem, że nie nosisz tak, jak tutaj pokazujemy.
Ale no jeżeli chodzi o taką imprezę, gdzie po prostu wiecie, no ze szkłem się nie da, bo wiadomo, co się potem dzieje na ulicy. I jeżeli trzeba w te plastiki lać, no to jest fajny pomysł, to fajne, nie? No, nie robi się taka sztuczna kolejka przy barze, tylko jedna osoba podchodzi. Jak jest paczka na przykład ludzi, to jedna osoba może i 6 piw przynieść na przykład. O, pod warunkiem, że jest trzeźwa i jest w stanie chodzić. No, ale dobra, no, naprawdę było fajnie. No, no nie wiem, no to dasz mu to. Oj, Borek, on tak rzadko dostaje jakieś zabawki. Teraz będzie nas maltretował. To może, kochani, wymyślicie jakieś imię dla tego zwierzaka. No. No daj, Baruś, daj. Daj, 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 dawaj, 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 dawaj. No to po 4 latach posiadania Romana dostał nową zabawkę, tak? Tak. Dobra, moi drodzy. Niestety nie udało się więcej wystrzelać, bo za bardzo wiało. Nie, już. No powiedz, co chciałeś ustrzelić, bo to wiecie, taka strzelnica normalna, tak? To że jest no, tak. Z czego? Czy kulki jakieś, piłeczki, żeś rzucał, czy pistolet? Nie, puszka. A do puszki strzelałeś? Nie, do tarczy. Aha. Jo, no i tam w centrach, nie, próbowała. Ale mówię, bardzo wiało, jo, i letalo to kam nie mielo. Złej baletnicy to i rąbek u spódnicy przeszkadza, tak się mówi, wiesz? Dawaj. Jaki pies szczęśliwy. Kochani, szukamy imienia dla nowego pluszaka barkowego. Cześć w ogóle, witajcie. Ja wróciłam z pracy niedawno. No i co? I takie niedzielne popołudnie. Właściwie to już wieczór, bo jest 6 wieczorem, ale no, no niestety tak się zdarzyło. Przyszły weekend mam wolny, także fajnie. Ludzi dzisiaj było sporo, ale już nie tyle co wczoraj. No wczoraj to ja zawsze mówię, że Armagedon. Po prostu wczoraj to chyba całe miasto było u nas pełno. Naprawdę było tak dużo. Były takie momenty, że nie można było wejść do pubu, po prostu full i ochrona była i no, wiadomo, że pili, wariowali i się śmiali i tańce były i wyprowadzanie pijanych przez ochronę. Oni się śmiali po prostu, jeszcze się śmiali, że i tak późno wyprowadzali ludzi, bo na poprzednich imprezach to było tak, że dużo wcześniej już byli pijani, wyprowadzani. Jedną kobietę wyprowadzali tak pijaną, no wiecie co, kobieta tak pijana to naprawdę nie wygląda fajnie. A ona jeszcze trzymała tak telefon przed sobą i nagrywała wszystko siebie i tych, co ją prowadzili. A się wszyscy śmiali i w ogóle też widziałeś, jak wyprowadzali ochroniarze, nie? No, jakoś se nie udało kobietce. Ale ona jeszcze nakręcała to wszystko, widziałeś? No, ale tak ogólnie to grzecznie się wszyscy zachowywali, nie? No, nie było żadnego problemu, nie, no, ale żadnej agresji, wszystko no. Tak naprawdę na spoko. Ale zorganizowane fajnie, pilnowali dobrze, bardzo no, czysto i toalety no. Cały czas pilnowali, żeby nie było bałaganu, a najlepiej jedna osoba tam się, jedna kobitka źle poczuła i wymiotowała, sorry, że wam o tym mówię, ale wiecie, jak pilnowali, toaleta była zamknięta, zaraz sprzątali, czyścili dziewczyny tam, tak po prostu, ja to byłam w szoku, tak było porządku, tak był porządek pilnowany, naprawdę bardzo, cały czas menadżerki, trzy menadżerki chodziły, znaczy właścicielka i dwie menadżerki, bo więcej nie ma. To nie jest żadna sieciówka, słuchajcie, bo tam mi nieraz pisaliście, że już wiecie, w jakim pubie pracuję. Nie, to nie jest sieciówka. No i kochani, właśnie właścicielka i dwie menadżerki pilnowały, no a myśmy wszyscy polewali i pilnowali reszty. Także fajnie impreza się udała, jeszcze trwa tak w ogóle, ale dzisiaj już jest ostatni dzień. A i jeszcze potańczyłam wczoraj, ty też tańczyłeś wczoraj? Nie, ty nie tańczyłeś. Tak. Tańczyłeś? Raz tam tańczyłam. Aha, to jak ja polewałam, to się Jasiek zabawiał. Z dziewczynkami, były dziewczynki. O, jakie fajne tam były no, laski. Powiedz troszeczkę, no, powiedz. No, naprawdę fajne, naprawdę, no. Było co oglądać. A widzicie? Agunia ciężko pracowała, a Jeniczek się zajmował tam dziewczynami. Jeniczek był po robocie, uciekał na imprezę. No, przyjechał z pracy, wykąpał się, odpicował i heja. No.
Tak, z parady nic nie mamy nagrane, bo ja nie mogłam, bo polewałam, a Jana jeszcze nie było. Potem przyszedł, przegapił, bo zaczął padać deszcz. No nieważne, jeszcze może mi się uda od szefowej coś tam dostać, jakieś nagrania z parady. A jak nie, no to nie zobaczycie nic. Ogólnie to ja trochę potańczyłam z klientami, z tymi stałymi klientami, co przychodzą. Wzięli mnie w kółeczko, tam się śmiali, wygłupialiśmy się, bo był już później wieczorem, to w tej sali jednej, gdzie jest bilard i drugi bar, to był DJ, była muzyka, światełka, stroboskopy, lampki, klimacik był zrobiony i się normalna disco zrobiła, dyskoteka. No także jeszcze i na koniec potańczyłam i w ogóle naprawdę było sympatycznie. Pewnie byśmy zostali dłużej, ale ze względu na barka trzeba było wracać do domu. No. Ze względu na mnie. No to już tego nie musiałeś tego mówić. No. A raz za czas można. A dlaczego to się sami domyślicie? No ale ja se przyznaję, dzisiaj to odczuwam. No co ty? Dzisiaj jestem bardzo chory, jestem dzisiaj. Biedny Janiczek. Aha, teraz będzie ta, ale jaki Barek szczęśliwy, dawno niczego nie dostałeś, co? No musio, ale w wojnie, ojejku, jak się cieszę. Widzowie, znajdźcie mi imię dla mojego nowego towarzysza zabawy. Ole fajny. Nie było jakichś takich, nie, to pan ci miałeś do wyboru, czy on ci, nie, czy ten nie, pan nie, ci po nie. prostu dał nie, tego? Pani, a to była taka stara rakieta, jo. Jezus Maria, potem żałowałem, że tam w ogóle do niej szłem, taka nieprzyjemna, jo. Aha. Bo sobie pytałem, no to potrzebuję strzelać tam fajne, coś takiego fajnego, wielkiego i dala mi takiej flintę, ta dolamana, rzywa, mówię, ja tej nie chcę, jo. To vybrám chyba tu nejlepší, tak oči myšli, tak... No ale dobré, děkuji ti bardzo, tak, pamiętałeś, no. To mamy pamiątkę z imprezy, no dobra. A teraz zgadnijcie, co będę robić. Przyszłam do domu, jestem głodna, idę na arbuza. O, to ja dzisiaj połowę już zjadłem. Prawie połowę, no. Przyznaj się, ile przywiozłeś do domu arbuzów i jaka waga? No, tam te arbuzy mają po 13 kilo. 3 przywiozłem i 4 dla kolegi. No, 15 kilowego. Chciałbym dużego. To wybrałeś mu takiego? Tak. No. Jest 15 kilo arbuz. No ja największe, jakie widziałam, to takie po 20 kilo. No, ale naprawdę, no, dobre są, dobre. No. To mam mieć kraje, arbuza już? Oczywiście. To we Włoszech widziałam takie 20-kilogramowe arbuzy, to pamiętam, się śmialiśmy, że jako bagaż do samolotu można jednego arbuza zabrać akurat. Jeszcze za dużo byście kawałek odkroili. No nie, jak masz dodatkową walizkę, to spoko, 20 kilo akurat możesz sobie do walizki arbuza zabrać. Ale one są tak dobre, że naprawdę, no, korzystamy. Innych owoców nie kupujemy, arbuzy najtańsze, to możemy pakować arbuzy. No dobra, to na razie. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w poniedziałkowy poranek. Stuk, puk, kubeczkiem. Zaczynamy poranne pitolenie. Choć już nie jest tak wcześnie, jest godzina gdzieś tak, wiecie co, w 9:30? Pierwszy łyczek kawiczki. Tak, jest już bardzo późno, bo widzicie, słoneczko zagląda do Pitulowa, już zza domu się wychyliło, a ja dopiero teraz sobie zrobiłam kawiczkę. Ojejku, jaka dobra, jak zwykle się upajam. Cześć Bakuleńko. Moi drodzy, odpowiadałam rano na komentarze, coś tam sobie oglądałam, przesłuchiwałam. Bardzo dużo czasu mi na to zeszło. Patrzcie na to, cała trójka w komplecie. Cześć kociaczki, cześć, będzie fajt. Normalnie jak widzą kamerkę, to się wszyscy budzą. Znaczy Barek to przeważnie, a kotki jak są jeszcze na chodzie, to też idą ze mną. Tak, co ja robiłam, to już wam powiedziałam, sprawy, wiecie, internetowe.
chciałam na wszystkie komentarze odpisać, chociaż wiecie, wysłać wam emotki, no ale nie na wykonalne, bo po prostu tego jest tyle, że nim przeczytam, nim chociaż zaserduszkuję, czy czytam, wiecie, emotkę wyślę, tylko na co niektóre odpowiadałam, no po prostu jeszcze nie skończyłam. Przez to, że tyle tego wyszło, nie, jeszcze kawałeczek kawki i opowiem wam o wychodzących komentarzach. Aga, skup się, bo po prostu pitolisz tak, że szok. Chciałam powiedzieć, że pokazują się cały czas te stare komentarze, które wam znikały i pewnie zauważyliście, że odpowiadałam wam na komentarze sprzed 10 dni czy 2 tygodni, bo po prostu teraz mi to wszystko wskoczyło, więc cały czas walczę. Cześć widzowie, cześć kochani. Dzień dobry moi drodzy kochani ludzie. Witam was poniedziałkowo, bo chyba mamusia nie powiedziała, że jest poniedziałek. A wiesz, że nawet nie wiem, czy mówiłam? No pewnie, że nie mówiłaś, ja słyszałem, że nie mówiłaś. I o mnie też nie mówiłaś, tylko o tych kotach. Ale ty jesteś najkochańszy, baryłeczko nasz kochany. No dobrze, wytrzymam jakoś z tymi kotami. Jak tak do mnie ładnie mówisz, to od razu mi lepiej na serduszku. Dobra, jeszcze łyczek kawiczki. Kochani moi, u nas się ochłodziło, ale cały czas jest, proszę, na krótki rękawek. Jest naprawdę fajnie. I tak ma być cały czas, ale jak ja słyszę, jakie są u was temperatury, to po prostu mi się słabo robi. Wszyscy piszecie, że umieracie, że jest upał niemiłosierny, że jest po prostu nie do wytrzymania. Bardzo wam współczuję, bo wiecie, że ja też upały źle znoszę. O, patrzcie, zakwitło. Kurczę, to jest ta begonka, jak to się nazywa? No wiecie co, że ja mam naprawdę z tymi nazwami kwiatów. Begonka to mi rośnie tam, właśnie muszę ją wystawić, bo widziałam, że ładnie podrosła. Myślałam, że ona mi gdzieś zaginęła, a jest tutaj, o, w tym moim dzikim ogródeczku. A w ogóle to wczoraj pożarłam tyle malin, już wszystko dojrzewa, codziennie jest porcja, podjadamy z Janem. Ja oczywiście muszę sprawdzić każdą malinkę, czy nie ma jakichś gości. Wiecie, o co chodzi? Niektórzy mi pisaliście, że nie oglądacie, że od razu pożeracie. Czekajcie, bo tutaj Jan chyba też wczoraj robił porządki. Chodź tu, malinko. Pomidorów to wam nie pokazuję w ogóle, bo jak ja patrzę, jakie u was są pomidory, to ja się wstydzę moich pokazywać. Penetrujesz? No, mamusia, niebo się pokazuje. Coraz więcej widać. No, u nas taka pogoda padało przedwczoraj, w nocy chyba coś padało, ale generalnie to jest słonko, więc nie jest źle. To znaczy pokazuje się słonko, a jest przyjemnie, po prostu jest sympatycznie. Nie ma tego co u was i na razie nam się żadne takie jakieś upały straszne nie szykują. Także jest super. Bardzo wam współczuję. O tym bardziej, jak ktoś pracuje, to już po prostu wiemy o co, wiecie o co chodzi. Przepraszam, bo mnie Barek i malinki mnie dekoncentrują. Dobra, kochani moi. Nikt mi tu nie będzie latał. A ja nie widzę, żeby ktoś latał, Barek. Ptaszek jakiś leci. Kurczę, ostatnio mi Stenia, dziękuję ci Stenia i pozdrawiam, zwróciła uwagę, że tak macham telefonem, że ją głowa boli i ja jej odpisałam, że też mnie głowa bolała, że się wkurzam, bo za szybko kamerkę czy telefon przemieszczam i potem źle się to ogląda, więc zwracajcie mi na to uwagę, ja się nie obrażę. Jak mi zaczniecie wszyscy pisać, to ja w końcu zacznę o tym pamiętać. Naprawdę to nie jest prosto, ja szybko chodzę i ja się zawsze rozpraszam, zapominam. Było jeszcze pytanie. Ciocia Tereska moja pytała, ciociu kochana, pozdrawiam cię serdecznie. Czy się przyjęły kwiatki z Polski? Najwyraźniej się przyjęły, bo się podniosły i są fajne, sztywne, na 100% się przyjęły. Jeszcze wam pokażę te. O, widzicie? No, one wszystkie się poprzyjmowały.
Jeden mi się zmarnował, to już Wam mówiłam, a to wszystko pięknie się teraz będzie, uderzyłam się w głowę o to, będzie się rozrastało, nic nie robię, nie mam siły, nie pytajcie mnie, kiedy jakieś prace ogródkowe zbiorę się, to będę robić, po prostu to jest czas na moją regenerację. Napisaliście mi, bo Was pytałam, Wy jesteście po prostu cudownymi ludźmi, poczekajcie, napiję się kawki. Były opady, strasznie u nas padało i te kwiatki mi tak poniszczyło. Ja musiałam stół umyć, bo nie lubię, jak jest brudny stół. Kochani, podaliście mi nazwę Felicji, to tak Fela, widzicie, słonka nie ma, to ona się zawija. Jesteście kochani, bo o co ja Was zapytam, to Wy mi zawsze podacie. I pytałam się Was o tę trawkę, oczywiście mi podaliście natychmiast nazwę, że to jest, czekajcie, co to jest, to jest... rozesłana? Jakoś tak. Też w Polsce rośnie pięknie, pisaliście mi, że ją macie. Także kochani, jesteście niezawodni ludzie. Wszystko mokre, także podlewać podlewać nie muszę. Czekamy teraz na lilie, które jak nam wszystkie zakwitną, to będą takie zapachy w ogródeczku, że ja chyba będę tutaj spała. Tak jak to zresztą robię w upały. Tutaj kolejna piękna róża, tamta poprzednia już przekwitła i poprzednie różyczki poprzekwitały. I wiecie co? Tutaj mi już rozkwitają te czerwone i żółte. Ta żółta ostatnio Wam chyba pokazywałam, troszkę była, ale nie. Doszła do siebie, już widzicie, lepiej wygląda. No i tutaj mi ta czerwona ślicznie zaczyna kwitnąć. Kwiatuszki robi, ale... Wiecie, jak ona pachnie? Ale będzie kwiatku. Zobaczcie, co tu się dzieje. Czy to wszystko widać? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dobra, umiem liczyć do 100. Spokojnie. Widzicie. Jeżyna to w ogóle oszalała. Zobaczcie, jakie pędy idą. Grubaśne. Patrzcie na te. Na te. To jest wypuszczone, nie wiem, dopiero co. Także dzieje się, dzieje, dzieje. Jeżynki będą dojrzewały, będzie co dziabać. To jest wszystko do zlikwidowania. Nie mam siły? Nie mam siły, po prostu nie mam siły. Okej, okay. Tu zakwitła lobelka. Dzień dobry, tiririri. Dobrze, że mogę chociaż mówić do Was. Tutaj za chwilę się zacznie dziać. Patrzcie na to, co tu mamy. Ale mnie zrobiłaś. Z jednej strony tylko jesteś czerwona. Dobra, to tę następną sprawdzę. Tam z tyłu jeszcze mam poziomki, ale one już obrobiłam je wczoraj. No, jaki... takie, wiecie, odświeżenie. A jaką tu mam poziomeczkę? Halo? Cześć! Dzień dobry! Gdzie masz głowę? No tak się schowałeś! Cześć! O. Ależ aktywność! Ja to Wam zawsze mówię, że boczek szaleje! A gdzie bakuleńka? Gdzie jest bakuleńka? Nie wiem, poszła sobie gdzieś. Na szczęście nie muszę na nią patrzeć, na tą wredotę jedną, o której Cię dzisiaj obudziła. No Barek, myślę, że było tak w pół do szóstej. Jan pojechał do pracy i ona oczywiście mi wskoczyła na plecy i mnie maltretowała i już nie było spania. No właśnie, i mnie obudziła przed Tobą, bo ona tak zawsze robi. Tak, moi drodzy, baka budzi Barka i jak go wkurzy, jak on się podniesie, to wtedy ucieka do mnie. To jest stały rytuał. Poczekajcie, bo tutaj się do mnie śmieją malinki, ale ja chyba je sprawdzałam, one są jeszcze niedojrzałe. Nie, po obiedzie może je zjem albo jutro. Są takie wielgaśne w tym roku, te maliny. Bardzo dużo takich właśnie jest, wiecie... większych, ale tutaj to jest ich zatrzęsienie. Jak one wszystkie zaczną dojrzewać, to nie nadążymy obiadać.
No naprawdę, tutaj to jakaś taka drobnica na tym krzaczuszku. To jeszcze niech sobie dojrzewają, chociaż one już są chyba, nie, one są miękkie. Ale tutaj to takie właśnie ładniutkie. Będzie co jeść, no patrzcie, wszystko w malinach. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, to jest pełno owoców. Zawrzyj gębę! Dobra, jeszcze wam pokażę. Boczek, wyłaź mi z tego, już! Pszit. Uciekaj, grubasie! Ten boczek. Malutka dziewanka w tym roku. Z tyłu tam mam jeszcze dziewanny, nie pokazywałam wam chyba. No i tutaj lilie szaleją. Będzie się działo! Ta już niestety pięknotka przekwita. No ale dobrze. Okej, okay, moi drodzy. Wcześniej widzieliście filmik z Janem z wczoraj, to znaczy kadr z Janem. I jeszcze nie wiem, bo nie montowałam tego filmu, więc nie wiem, co tam było, co będzie, bo chciałam wam coś z tego festynu wstawić. Coś tam Jan nagrywał, coś ja nagrywałam. Z parady nagrania nie mamy. Wysłałam przed chwilą wiadomość do mojej szefowej, bo ona może coś nagrała. Jeżeli coś mi prześle, to wtedy wam wstawię. Tylko pewnie, jak znam życie, to będzie obraz w pionie, bo wszyscy tak zawsze nagrywają. Kto nie nagrywa takich filmików jak ja, to nie wie, że trzeba trzymać telefon poziomo. No ale dobra, zobaczymy, czy w ogóle mi coś prześle. O Matuniu, co mi nic nie mówicie, że papirus zleciał? Co ci się stało? Kurczę, muszę go przesadzić. No, on nie może być w tej doniczce, bo będzie ciągle spadał. A poza tym doniczka się zmarnuje. Ojej, ojej, wypadek się stał. Dobra, bo ja tutaj szłam, bo chciałam wam pokazać, że te ładne pelargonki już rozkwitają, te wiszące, ja je bardzo lubię. Co prawda marne są, bo one są z tamtego roku, przyzimowały, całą zimę tutaj w tej doniczce były i widzicie, takie odrosły. Ale też są kwiatuszki, jakiś tam akcent jest za głową tu z tyłu, jak się siedzi. Dobra, kochani, idę dopić kawiczkę. Wy tutaj dzisiaj troszeczkę słonka potrzebujecie, ale słonko się przebija. Nie jest źle, jest bardzo fajna pogoda. Szukamy nazwy dla nowego barkowego towarzysza. Poczekaj, pokażę jeszcze raz ludziom. No już trochę gorzej wygląda niż wczoraj. Ja nie wiem, co to jest. Chyba puma może, nie? Także szukamy, kochani, imienia. Barek się tak cieszył z tej zabawki, tak wczoraj wariował. Wiecie co, temu psu to jest przyjemnie coś dać. Naprawdę, on bardzo mało ma zabawek i każdą jedną się tak bawi. Nosi to, no wczoraj aż się też Jan śmiał z tego, bo naprawdę, no miło się jemu prezenty robi. Także szukamy. Wiecie, kto nie... Znaczy nie, no widzieliście w tym filmiku przecież, kurczę, bo wiecie, już mi się miesza wszystko. Widzieliście, że Jan wygrał, mówił Jan, że na strzelnicy wygrał. Miała być większa zabawka, no ale dostał takie coś. Ważne, że od serca podarowane, prawda, Baryłko? No. Dobra, kochani, do na razie. Długo jeszcze będziesz tak siedziała. Baryłeczko, tak się sympatycznie siedzi, że postanowiłam troszeczkę się zatrzymać i popatrzeć na wodę. Witajcie ponownie, moi drodzy. Wyszliśmy sobie na spacerek, a ponieważ ja mam dzisiaj wolne, jedyny dzień w tygodniu, teraz będę pracowała, co prawda mam weekend przyszły wolny, to znaczy pół soboty i całą niedzielę, no ale zawsze to coś, także upajam się chwilą spokoju, bo wrócę do domu, to będę działać, muszę trochę chatę ogarnąć, no i mam troszeczkę komputerowych rzeczy do zrobienia, chciałabym wam ten filmik przygotować też na wtorek, może coś w ogródeczku, chociaż coś zrobię. Ale wiecie, to dzień zleci nie wiadomo kiedy. Dlatego stwierdziłam, że nie gonię w koło stawu, nie pędzę, tylko sobie przysiadłam i siedzę. I co chwilka mi tu wychodzi, co chwilkę wychodzi słonko. Widzicie tutaj niebieskie? Nie, znaczy kawałek nieba bez chmurek. I tak mi fajnie jest, przed momentem słoneczko przyświecało, ale chmurzyska zakryły, ale to nic.
bo tak to może by mi facja te za bardzo przyrumieniło. Mamusia, tobie to już nic nie zaszkodzi. O, tam jedna zmarszczka w te, jedna we w te. Co ty tam się przejmujesz? Już wiesz, młodsza nie będziesz. No nie będę, Baryłko, i się nie przejmuję, dlatego sobie tak siedzę tutaj. O, znowu słoneczko wyłazi. Idziemy czy nie idziemy? Nie, no teraz to siedzimy, no to ja ci muszę mówić, co robimy. Ale ściemniasz, wiesz, o co mi chodzi. No pewnie, że wiem, ale chwilkę jeszcze posiedzimy. Kochanie, nie ma żadnego upału, jest bardzo sympatycznie, już wam mówiłam wcześniej. Dlatego po prostu jest miło posiedzieć. Są też panowie wędkarze, tam są dalej namioty porozstawiane, wiecie, z jednej strony, po tamtej stronie stawu. To jest naprawdę fajnie. A tak siedzę teraz tutaj, wrócę do Pitulowa, zrobię sobie kawę i usiądę w Pitulowie. No ale wiecie, no nie można cały dzień ganiać i coś robić. Tak sobie właśnie pomyślałam, że jak ja mam wolne dni, to po prostu cały dzień na obrotach wysokich. Dlaczego nie można na chwilę przysiąść, prawda? No takie chwilki trzeba wyrwać w ciągu dnia, jak się ma troszeczkę tego wolnego. Po prostu się zatrzymać. Już wam mówiłam w poprzednim vlogu o tym. Nie można gonić i gonić i gonić. Jeszcze chciałam wam pokazać. Zobaczcie, jaki piękny motylek. W ogóle się nie boi. Ja mam dosyć blisko telefon. Chciałam wam pokazać, bo nigdy nie widziałam takiego ładnego motyla tutaj. No i zobaczymy teraz, czy są jacyś eksperci, którzy będą w stanie mi powiedzieć, co to za motyl, bo w roślinach jesteście niezawodni. Za każdym razem, jak was poproszę, to mi zawsze podajecie nazwę. A teraz was bardzo proszę, jak ktoś wie, co to za cudeńko, to dajcie znać. Przepraszam, ale nagrywam to z ręki telefonem i kucam. Siedzę właściwie na czworakach w trawie i wam go nagrywam. No mam nadzieję, że widać dobrze, że telefon to wyostrzył. Patrzcie, w ogóle się nie boi. Zawsze motyle od razu uciekają, jak próbuję je nagrywać. No bardzo ładny. Poczekajcie jeszcze z tej strony. Wam pokażę. O! Ma tak piękne te zielone skrzydełka. Taka zgniła zieleń i na tym te kropeczki, wiecie co, a przy główce, ten taki bardziej niebieski, to on jest taki metaliczny. Dobra, nie będziemy go już dalej stresować. Aha, już ostrość zgubiona. Poczekajcie. Nie możesz się zdecydować, w którym miejscu złapać? Taki patyczek znalazłeś. Niezmiennie, jak widzicie. Słuchaj, to nie dyskutuj ze mną. Nie dyskutuj. No jak masz zamiar to nosić, taką kłodę? No i teraz zagadka dla wszystkich moich ogrodników. Co to takiego? Już zaczynają. Ojejkuś, więcej ich tutaj, zobaczcie. Jak się rozwiną kwiatuszki, to wam nagram, ale ja już na pewno wam te kwiatki nagrywałam. Śmiesznie wyglądają, prawda? Ojejkuś, ależ ich tutaj wyłazi. Patrzcie. O, bardzo dużo śmiesznotki takie. Dobra, będziemy podglądać. Chodź ty, świrze. Naprawdę, oj, żebym tego nie złamała. No są takie, ja wiem, ze 30 cm mają. O, tu następne. Chodź, nie dyskutuj. Hałaśniku jeden, idziemy, chodź, chodź. O, i z tej strony. Patrzcie. Możesz już przestać. Chodź, idziemy, bo mnie się chce rosołku. Zjesz rosołku? Barek!
To jak rosołek, to ja idę. Poczekaj, wezmę tylko ten patyczek i możemy iść. Narobiłaś mi ochoty na rosołek. No to chodź. O, proszę. Także moi wszyscy ogrodnicy, zadanie nowe dla was. Okej, jejkuś, jak jest przyjemnie, sympatycznie. Bardzo się cieszę, że nie mam upałów i wam współczuję. Naprawdę, tak jak kiedyś lubiłam, tak w tej chwili, jak słyszę upał, to mi się słabo robi. Tylko siedzieć w wodzie gdzieś nad jeziorem i się kąpać. A ja nie wiem, kiedy pojadę się znowu wykąpać, bo w tym tygodniu nie będę miała kiedy, może w niedzielę. Tylko to bym musiała bardzo wcześnie rano jechać, nim się ludzie zjadą. Idziesz czy świrujesz? Jedno i drugie, mamusiu. Mam głupawkę. No chodźżeż. Chodź ty głupeczku, chodź. Chodź zwierzaku, idziemy. Nie dyskutuj. I zaczepia mnie cały czas, żebym mu rzucała oczywiście. Chodź, idziemy już, chodź. Ciepło się robi. Zmęczony już, chodź, chodź. Idziemy odpocząć, zjemy zupkę, zdrzemniemy się, wypijemy kawiczkę, chodź. Dobrze, że niesie patyczek, bo ostatnio to te kłody od sąsiada szarpnął i chciał z tą kłodą chodzić. No myślałam, że parle, dobrze, że nie było sąsiada, że tego nie widział. Tak, o tobie mówię. No przecież leży taki fajny patyczek, to sobie chciałem zabrać do domu, żebyście mieli na ognisko. Ty na mnie jeszcze nakrzyczałaś. No wiesz, no to nie był twój patyczek, tylko sąsiada. Ty się nie znasz, mamuśka. Nie wiesz, co jest fajne, co się nadaje do zabawy, a co się nie nadaje. Ty za to wiesz bardzo dobrze. Chodź ty, zwierzu jeden, chodź. Co się tam schowałeś, co? Mamusiu, bawimy się w berka. Aha, nowy twój kolega. Oj. Co ty masz? Co ty masz? Szukamy imienia. Dobra, widzowie, czekam. Ja wiem, że na was mogę polegać. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Popołudniowa kawiczka. Zawsze muszę z wami się witać na kawiczce, nie? I potem wygląda, jakbym nic nie robiła, tylko leżała i piła kawiczkę. Kochani moi, przychodzę się pożegnać. Nie wiem, nie mam pojęcia, co w tym filmiku widzieliście, ponieważ nie mam niczego z parady. Pisałam do szefowej, już wam mówiłam wcześniej i odpisała mi, że nie ma filmu, coś tam jej się skasowało, parę zdjęć mi wysłała i nie wiem, czy wam wstawiłam, czy nie wstawiłam. No w każdym razie widzicie, wyszło jak wyszło, trudno. Moi drodzy, i tak jak widzicie, przyszłam się pożegnać. Wyszło przepiękne słoneczko. Chciałam powiedzieć, że różowią mi się maliny tutaj z daleka, aż widzę. I zaróżowiły się maliny, a niebo się zaniebieściło. Kurczę, co ja gadam. Patrzcie, co tutaj się dzieje. One tak szybko dojrzewają, fajnie. O matunio. Tam z tyłu są następne dla Jana. I to mu zostawię. Tu jaka ładna wisi. Dobra. Kochani moi, bardzo ciepło. Wróciłam przed chwilą ze spaceru z Barkiem, ale nic wam nie nagrywałam, bo wiatr wieje. Jest przyjemnie. Tylko wiecie, nad stawem to wieje jeszcze bardziej. Pokażę wam kwiatuszki, bo nie wiem, czy dzisiaj mieliście. Chyba mieliście dziś. Przepiękne. A te już się zwijają. Dzisiaj nie mieliście wersji rozwiniętej naszej Feli. Ogólnie to przychodzę się pożegnać. Zakupiłam dzisiaj fontannę. To znaczy nie fontannę, ale
pompkę do fontanny, także będziemy działać. Jeszcze potrzebne mi są jeszcze dwa elementy, także jak wszystko skompletuję, to spodziewajcie się, że w najbliższym czasie będziemy montować fontannę w Pitulowie. Co do maszynki do lodów, to wyszedł nam pewien... Kurczę, co wam tu powiedzieć? No, pani nam sprzedała maszynkę, myślała, bo to była prywatna taka sprzedawczyni i po prostu ma mamę, która wiecznie coś kupuje i potem te rzeczy leżą w garażu i ona co jakiś czas czyści te rzeczy z garażu i wyprzedaje. No i właśnie znalazła tę maszynkę do lodów, zajrzała do pudełka, popatrzyła, no zapakowana w folii, w papier, wszystko, kabel firmowo zwinięty i po prostu nie wyciągnęła jej, nie sprawdziła, no i zapakowała mi i wysłała. No, okazało się, że ona jest w środku uszkodzona, jest tam ta stal, metal uszkodzony i wdała się wilgoć i zaczęło to rdzewieć i tam się coś dziwnego z tym stało, wypłynął jakiś płyn ze środka i po prostu to zeżarł kawałek metalu. No i jak ja pani wysłałam zdjęcia i poprosiłam, żeby mi wytłumaczyła, wiecie, zawsze nim feedback zostawię, czyli opinię, no to jeżeli jest coś nie tak, no to się kontaktuję ze sprzedawcą. Co prawda to się zdarza bardzo rzadko, ja jestem na eBayu od 2009 roku, to naprawdę miałam pojedyncze takie sytuacje. No i tutaj pani wyjaśniła, że po prostu bardzo przeprasza, że mi natychmiast zrefunduje to, także wysłała mi pieniążki. No i trudno, no po prostu wywalę to do śmieci, bo to się nawet nie nadaje do naprawy. To jest tak przeżarte, że po prostu jest dziura. Bardzo pani było głupio, przepraszała i przepraszała, ale powiem wam, że miała szczęście, że trafiła na mnie. Ja to rozumiem, ona tak to logicznie wytłumaczyła, myślę, że to była prawda. Wiecie, jakby to nie była prawda, to by były problemy z oddaniem pieniędzy, a tutaj w ogóle nie było żadnej dyskusji. Ono i było tak głupio. Wiecie, takie rzeczy się zdarzają. Ja zawsze mówię, że ten się nie myli, kto nic nie robi. No i z tym optymistycznym akcentem kończymy filmik, moi drodzy kochani ludzie. Jeszcze raz wam pokażę piękne kwiatuszki. Nie wiem, co z tego filmiku wyszło. Ja go dzisiaj mam zamiar zmontować, czyli w poniedziałek. W ogóle chyba mam mokrą koszulkę, jeszcze mam plamy, bo ja jestem w akcji sprzątanie kuchni. O, także wiecie, kuwety wymieniałam i w łazience, i w kuchni, i wszystko tam czyszczę, szoruję. Także to jest taka kawiczka, tylko na chwilę. Nie myślcie sobie, że ja leżę na sofie. Sofing będę uprawiała za jakieś 2 godziny. Czekam na Jana, bo niedługo wróci z pracy, także będę mu szykowała jedzonko. Pewnie sobie zje troszkę rosołku, muszę zwierzaki nakarmić. No wiecie, standardowe czynności, ryż dla Barka ugotować i tak dalej, i tak dalej. Także moi kochani ludzie, żegnam się z wami, czekamy na fontannę. I jutro nie wiem, czy dam radę, a jak nie jutro, to w środę pojadę, muszę jeszcze właśnie 2 części zdobyć, ale to wszystko wam pokażę, jak zdobędę dopiero, także czekamy, czekamy, będzie się działo. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki i do zobaczenia w następnym filmie. Przesyłam wam moc, moc pozytywnej energii z głębi serducha. Trzymajcie się, pa, pa. Baryła. No widzisz, tak się ustawiły, że przejść nie można. Cześć gąski. Tak co koło was przechodzę, to się zastanawiam, czy to wy zostałyście tylko z tej całej bandy 15 maluchów. Ile was jest? 3, 4, 5, 6, 7. No chyba na to wygląda. Ostatnio chyba Lucyna się pytała. Lucynko, pozdrawiam cię serdecznie, bo nie widać tamtych maluchów, tamtej 15, więc myślę, że no niestety, ale widzicie, mniej niż połowa została. I już są takie duże, już się nawet wybarwiać zaczęły. No tak, tak, dajcie nam przejść, chodź Baryłko. No ja nie wiem, czy ja mam ochotę koło nich przechodzić. Chodź, damy radę, chodź, ja cię obronię. Mamuśka, zobacz ile ich jest, a my jesteśmy tylko we dwójkę. Ja tutaj stanę, a ty możesz przejść tędy. No chodź, no chodź, nie bój się, chodź, chodź. Ja nie wiem, ja się cykam. Chodź, chodź, no chodź, 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 no chodź, nie bój się, chodź. No on się boi, chodź, chodź, chodź. Nic się nie bójcie. Tam jeszcze 2 dorosłe na brzegu.
przy wodzie. One sobie tutaj na tę trawkę wychodzą z Kubią. Codziennie je widzę na trasie. Maluszki kochane. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to. Cześć! Ha, a ja tu podeszłam nie dlatego, że ją zobaczyłam, tylko chciałam wam coś nagrać. Cześć, Dorisko kochana! No mówiłam, że ją ostatnio widziałam. Cześć, kochaniutka! Moja śliczna. Ona nie wiem, czy mnie słyszy, czy... Doris! Kochani, no patrzcie, jak mnie teraz wybiła z tego, co chciałam powiedzieć, bo ja na wieczornym spacerze i chciałam wam tylko powiedzieć, że nie będzie nagrań z parady, bo po prostu ich nie mam. Nikt nie nagrał, szefowa też nie ma nagrań, tam miała jakieś kilka zdjęć, ale tam, wiecie, na traktorach jacyś ludzie, nic ciekawego, więc po prostu no tyle mieliście w nagraniu, ile po prostu udało się nagrać po prostu, wiecie, tej ulicy. Jeszcze Jan coś nagrywał, muszę przeżyć, to może w następnym filmiku wam wrzucę. No w każdym razie zobaczcie, jest kochana nasza Doris, żyje. A ja tymczasem przepraszam was za to, że nie ma tych nagrań z parady, ale po prostu no, pracowałam, nie dałam rady nagrać, a Jan po prostu za późno przyjechał i jakoś tak nam się to wszystko rozeszło. Trudno, może w przyszłym roku się uda. Trzymajcie się, kochani moi, i do zobaczenia. Pa, pa! No chciałam wam jeszcze Doris dograć, ale tak się gdzieś tam w krzakach schowała, że nie mogę jej znaleźć. Może i ostatnio, jak jej szukałam, to gdzieś była. No bardzo zmieniła swoje zachowanie. No może jutro mi się uda. Chociaż ja jutro dosyć długo pracuję. No nie, jutro nie będę miała jak, bo i od rana pracuję i później po obiedzie. Dobrze, kochani. No widzieliście na własne oczy, nie wymyślam. Była, znaczy jest gdzieś w krzakach schowana. No widocznie taki czas, że Doris się izoluje. Jeszcze raz trzymajcie się i popa.